Ruszamy w podróż życia. Na skup ziemniaka i buraka. No to pojedziemy sobie po trawniku normalnie w górę, w Lewitkę. Nie będziemy jechać dookoła, bo to bez sensu by było. Jak, ile ty jedziesz teraz na godzinę? No pod górę to pewnie, no 22. A ja 23. Też jak 22. Jak mi paliwa zabraknie, to nie wiem co ci zrobię. Ale nie, no jedź normalnie, a nie tak wyprzedzasz mnie, lewym pasem jedziesz. Przecież to ludzie tak nie wyprzedzają się ciągnikami. Ja miałem zresztą jechać pierwszy i teraz ty prowadzisz do skupu. Jak źle trafisz, to ty błądzisz, nie wiem. Ja miałem jechać pierwszy, a ty żeś mnie wyprzedził. Ciekawe po co. Ja już wiem, gdzie jest skup. No, to ciekawe, gdzie dojedziesz. Zobaczymy. No zobaczymy. Ja mam mapę ciągle włączoną. No, bo jesteś taki cwaniak, bo sobie z mapą grasz. Abyś wyłączył chudy raz chociaż w życiu. I zobaczymy, czy by... A ja bez chudów. A, bez chudów grasz? Mhm. Znaczy, mam chudy, ale... A, no to... Ale, ale bez chudów. No, no, masz chudy, ale ich nie masz. Ale no. Mapa jest bez chudów chyba. No, mapa ta... No, ale to mapa to jest chudem, rozumiesz? Chudy to jest to, co cię otacza, tak jakby. A ja lubię mapę, bo ona mi się zawsze przydaje. Bo ja nigdy nie wiem, gdzie muszę jechać. I po mapie dopiero. Ojeżdżam. To tutaj? Nie wiem, ty prowadzisz. Oj, zamknięte, Mati, co to się, Mateuszku, stanęło? Oj, oj, oj. Dlaczego jest zamknięte? Nie wiem. Jest tu drugi wjazd?